nie śpi. Zimy nie widać, o, taką wiosnę widać właściwie. Ale my jedziemy na zimowy wyjazd do Międzygórza i mamy nadzieję, że na śnieżniku będzie śnieg. Ja też taką mam nadzieję. Szyby zaparowane. Ale zobacz. Ale pogoda jest taka... Kolejny wyjazd Międzygórze i kolejne ciepło. No. Nie? Zapowiadają się 9 stopni. Międzygórze też. A to tego to nie wiem tutaj nie. U nas. Pojedziemy ten w miarę wcześniej, to jeszcze odpalimy drona i polatamy. Zmieniam trasę. Nie zmieniaj trasy, bo my zawracamy. O, pokaż Wika. Andrzej? Ja jest Andrzej. Rysiek, powiedz, jaki dzisiaj mamy dzień? Sobota. Miesiąc? Styczeń. Powiedz coś o pogodzie, którą... Jest 6 stycznia, a na zewnątrz mamy, no, 4 stopnie. Spadło trochę przez lasy, jak jechaliśmy. Jedziemy z nadzieją, że w górach będzie śnieg. Już dawno nie widzieliśmy śniegu. I może być błoto zamiast śniegu. Albo błoto pośniegowe nawet. Bo podobno w grudniu był tam śnieg na śnieżniku. Może teraz też będzie. W wyższych partiach gór. Zobaczymy. Na razie jedziemy. Mamy być na koło 14. Ale czy się uda? To nie wiadomo. Zaraz się zatrzymujemy i idziemy spać na chwilę. No, przydałoby się. Rozłożymy sobie tylne fotele i... Postanowiliśmy sobie przytulić. Byliśmy zmęczeni. I żeśmy sobie przytulili. Gorąco tu jest. Zimowy wyjazd w góry. Super. Wiosna, po prostu. Ciepło. A póki co Renata wpierwie sobie. Ale wędliną zapachniało. O, budzik. No ma. Jeśli zachciało jeść jeszcze, poszła po hot dogi. Zaraz przyniesie 2 hot dogi i idę na Turat. Prawdziwe. A ja umieszczę sobie z powrotem Janosika w pochycie i poczekam na Renię. O, Renia się zakręciła, nie wiedziała gdzie iść. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Mind.
the first time of today. No i dojechaliśmy. No prawie, dojeżdżamy. No jesteśmy. Chatka buchatka. Dojechałeś na miejsce. Ale będziemy mieli bliżej do samochodu teraz, bo zaparkuję na pierwszym miejscu. No to dojechaliśmy na miejsce i idziemy się zalogować, bierzemy drona, mocujemy GoPro i idziemy na tamę. Tak zrobimy właśnie chyba. To mi się wydaje, że tak zrobimy. Nie wiem, czy tak zrobimy, ale myślę, że tak zrobimy. Liczne. Melduję się. Gdzie się meldujesz? No, tu gdzie przyjechaliśmy. To z tobą jestem? No, podobno tak. Na co ty ten łeb nosisz? Jaki fajny. Jest ciemno. Prawie. Nie no, jest ponuro, nie? Tak, tak. Tak jesiennie, a tu jest przecież zima. Tutaj to tak. A bym się poślizgnął. Idziemy sobie teraz na tamę. W ogóle tym razem będziemy nagrywali sobie z GoPro. Niestety jakość dźwięku podejrzewam, że będzie znacznie gorsza niż z aparatu i z mikrofonu Rode'a. Ale tym razem nie chcę taszyć całego sprzętu. Dzisiaj mam o drona tylko. Polatamy trochę, kołtamy, coś tam nakręcimy i wracamy. Bo rana ci już się chce pić piwa. Ja myślę, że jeszcze później. Już będą zakwasy w łydkach. Będziemy powykrzywiani, połamani. Dochodzimy do tamy. Ślisko. To jesteśmy na tamie w Międzygórzu. Majerancko. Na dole mamy tak. I don't know.
Renata, to nie jest moje. Mówi. Ile ty wyłowiłaś? Siedzimy tu godzinkę, a Renata już ma. Ja jedno piwerko. I wystarczyło. A Renata, proszę bardzo. Ja się kurwa piję. Urlop, nie rozdrabnia urlop, tak? Się. A później jeszcze te tiktaki, żeby nie było czuć, nie? Dokładnie. Co? Zaczęłam urlop, zaczęłam. Chyba byłeś się zanim, co miałam robić? No, klać. Na tamie Hoovera. W Międzyguzu. Ej. Też jest wczesna godzina, już jest ciemno. No. My wtedy, jak schodziliśmy ze śnieżnika, to była jeszcze późniejsza godzina. To o której my musimy jutro wyjść? No, to są najkrótsze dni. Teraz. No i co teraz musimy jedna zrobić? Jedna z najkrótszych dni w roku teraz się zaczynają. Żeby nie było, że my wejdziemy na śnieżnik, a już będzie ciemno. Jest to możliwe. Marynatka mi uciekła. Piwo to za mnie weźmie. Nie wiemy, czy nas widać, czy nas nie widać. Ale spacerujemy sobie właśnie po Międzygórzu. W styczniu, szkoda, że nie ma śniegu. Ale podobno na śnieżniku jest. Zresztą już widzieliśmy to podczas, jak tu dojeżdżaliśmy. Było trochę śniegu na w górach, biało. Więc jest nadzieja, że w tym roku chociaż przez chwilę zobaczymy zimę. Zajrzymy do miasteczka i spadamy spać jutro. Śnieżnik. Po raz kolejny. Znowu będziemy chodzili jak zombie. Ale teraz nie będziemy się martwili przynajmniej o browarkę. Bo jesteśmy zaopatrzeni dość dobrze. Piwko. Prawda, Reniu? Więc będzie dobrze. Prawda. Majo. Tymczasem, w Międzygórze. Już tak przyspieszyło się trochę. No bo idziemy i wracamy i tak. Idziemy na tą ścieżkę. No to mamy piękne Międzygórze. Western. Ja wiem, że to widzieliście już, ale my chcieliśmy to powtórzyć. Następnym razem pojedziemy gdzieś indziej. A teraz mamy deptak, którego sobie nie przypominam, więc prawdopodobnie jest nowy. Ciekawe, dokąd prowadzi. Do Tamy. Do Tamy? Nie do Tamy, do wodospadu. Jak do wodospadu, to się zgadza. Tu mi proszę. Wyciągnij ten tabletki. Wyciągnę ci tabletki, Renata. Daj. Proszę w opakowanie ci wyciągnąć tabletki, żeś ty sama wydubała. Dobrze. Wziąłeś tabletkę? Tak, wziąłem. No to opowiadaj, Renia. Co tu dużo mówić? Tak trzeba być. Jest pięknie. Szum wody. Do szczęścia tutaj tak naprawdę brakuje tylko śniegu. I wtedy by było widać tą prawdziwą zimę, nie? No tak, ale... Sieć dełka świąteczna. Fajnie jest, bardzo fajnie. Myślisz, że dojdziemy tutaj do wodospadu Wilczki? Dojdziemy. No to będziemy próbowali dojść do wodospadu Wilczki. Idziemy prawdopodobnie nowym deptakiem, którego wcześniej nie widzieliśmy. Przynajmniej sobie nie przypominamy tego, żeby takowy był. Jest ciemno, ale mam latarkę i zarazem urucham je. Idziemy kawałek dalej. Ale tylko kawałek. Do przodu pijmy. Chcesz iść dalej? Nie no, po ciemku to średni widok jest. Też tak myślę. Usiądziemy sobie na ławeczce. Tak jest. O! I tutaj możemy właśnie odczytać... Dowiedzieć się, jak byśmy mogli pójść. Bardzo ciekawe rzeczy.
Właściwie to donikąd. Bang! Mandat! O, nie jesteśmy sami. A tam też ktoś idzie z latarką. O, tam widziałam. A co jest? To jest, szanowni państwo, bezpiecznik. To jest jakiś czujnik temperatury, prawdopodobnie do grzałki, która ogrzewa tą szybę, żeby nie parowała. Następnie mamy jeden zasilacz, prawdopodobnie impulsowy. I drugi zasilacz. Tu mamy jeszcze trzeci zasilacz, listwę zasilającą. Dwa wentylatory tutaj mamy, tak, prawda? Tu jest drugi termiczny, tylko że ten jest akurat od wysokiej temperatury, a ten jest od niskiej temperatury. Kolejne dwa wentylatory, siłownik do podnoszenia całej tej szyby, prawda? Tak to właśnie wygląda. Czego się boisz w nocy? W nocy niczego się nie boję. Nie boisz się? Czasami własnego cienia. A nie boisz się, że będę chrapał? Tylko tego. No. No. Właśnie. Tylko tego. Zimno, Renacie, jest. Mogło nie klać zimnego piwa. Spadamy do chatki Puchatka. Tak gunwo widać. Gunwo widać. No. Co? Jeszcze raz? Nie o wyjazdu. A gdzie tu śnieżnik? No. Renia wymyśliła, żeby wjechać do schroniska na śnieżniku samochodem. A później te 20 minut, w moim wypadku 50. Wejdź na pieszo. Nie, to niemożliwe. Tobie się gibonku jeszcze zachciało. Tobie się zachciało się. I pójdę, wejdę. Ja też. Przecież sama nie będziesz chodziła po gibonku. Kończymy dzisiejszy dzień. Musimy jutro rano wstać wcześniej w miarę i ruszać na śnieżnik. Prawda, Reniu? Ej. Mhm. Ja mam internet. Super, cieszę się. Cieszę się twoim szczęściem. To ja ci tak ostatnio powiedziałam.